kochani, w kolejnym odcinku. Dzisiaj znajdujemy się w Galerii Mokotów, w sklepie firmowym marki Estée Lauder. Jak widzicie, jest ze mną już Paweł. I cześć. Postanowiłam, że zapytam Pawła, żeby zdradził nam kilka takich swoich trików, trików makijażysty, ale też osoby, która zna się na makijażu, i powiedział nam, co zrobić, żeby makijaż sylwestrowy, Paweł, wytrzymał całą noc? Bo my, kobiety, mamy z tym problem. Czasami nie możemy sobie poradzić z doborem odpowiedniego podkładu, czy też stosujemy pewne nasze takie ruchy, kroki w makijażu, które sprawią, że niestety ten makijaż całą noc nie jest w stanie wytrzymać. Więc Paweł, dzisiaj twoja rola. Musisz nam zdradzić, od czego tak naprawdę zaczynamy. Anitko, pokażę tobie, zarówno jak i wam, takie moje sekrety, triki makijażowe, ale przede wszystkim produkty, dzięki którym wasz make-up, twój, będzie wyglądał zjawiskowo. Jesteś gotowa? Super. No pewnie, że jestem gotowa. To co? Idziemy? Paweł, od czego w takim razie zaczynamy? Bierzemy sobie kąpiel, robimy pełny demakijaż, oczyszczamy skórę. Co później? Później na pewno peeling. Peeling to jest w ogóle podstawa. Ja polecam ten peeling z linii Revitalizing Supreme Plus. Jest to peeling enzymatyczno-mechaniczny. On ma niesamowite drobinki. Są to naturalnie zmielone perły, które dodatkowo przecudowny sposób rozświetlają. Linia Revitalizing Supreme to jest linia, która rewitalizuje na skórek, dlatego ten efekt jest natychmiastowy. Peeling jest obłędny. Tak bardzo ładnie się błyszczy. Tak. No dobra, a co dalej po peelingu? Co polecasz po peelingu, w momencie, kiedy już wyciszymy, ukoimy skórę, polecam, słuchajcie, maskę. Maskę z linii Micro Essence. Jest to maska tak zwana w płachcie. Maska, którą możecie kupić sobie tak naprawdę nie jako jedną sztukę, tylko w takim opakowaniu jest 6 sztuk. One kosztują w granicach 200 zł, chyba 199. No za 6 sztuk to się opłaca. Opłaca się. Tak. I to jest maska, którą zostawiamy na 20 minut na twarzy i generalnie no, efekt jest naprawdę genialny. Pamiętasz, testowałaś tę maseczkę? Tak, testowałam. Rzeczywiście byłam bardzo z niej zadowolona. Ja myślę, że możecie, właśnie ważne jest to, żebyście wykonały peeling, najlepiej taki właśnie enzymatyczny, z drobnymi takimi drobinkami, perły, złota, bo wtedy będzie się jeszcze ładnie ta skóra błyszczeć. No i tak jak Paweł mówi, fajna maseczka, maska. Ona, kolejny ta skóra krok. Będzie taka napita, taka będzie wypełniona, no idealna, można powiedzieć, bankietówka. Przechodzimy teraz do kolejnego kroku przed makijażem. Co warto nałożyć jeszcze przed podkładem? W zależności od typu skóry, jeżeli mamy bardzo tłustą, to wybierzmy bazę matującą, jeżeli mamy cerę suchą, bazę rozświetlającą. Ale ja i tak jestem zwolennikiem jednak bazy rozświetlającej. O, tutaj mamy taką bazę, a możemy zobaczyć, jak ona wygląda w środku? Uwielbiam tę bazę, to jest nowa baza Estée Lauder, The Illuminator. Zobacz, przepiękna, złocista poświata. I co nam daje ta baza? To, że ten podkład będzie się dłużej utrzymywał na naszej skórze, tak? To raz, natomiast cały makijaż będzie szalenie profesjonalny i to będzie taki naturalny efekt ale glow. Ale błyszczy, pięknie, pięknie. No dobra, Paweł, a jeżeli nie chcemy nakładać bazy, to co warto zrobić? Pewnie zainwestować w dobry podkład. W dobry podkład, ale jeżeli nie chcemy nałożyć bazy, to możemy nałożyć preparat, który troszeczkę przypomina bazę, ale bazą nie jest. Wake Up Balm z linii Revitalizing. A, pamiętam, kiedyś mi go pokazywałeś. Tak. No dobra, no to może pokażemy, jak on wygląda. O, to jest to, tak? Tak, to jest ten produkt Wake Up Balm. Jest to balsam oczywiście, który posiada te właściwości, które posiada krem, ale dodatkowo mamy taki, powiedzmy, odcień musu brzoskwiniowego, połączony oczywiście z perłowym pudrem, który daje natychmiastowy efekt przebudzenia szarej, zmęczonej, ziemistej cery. A, on ma rzeczywiście już inny odcień niż tamta baza. Jest taki bardziej beżowo-złoty, tak. Ale też zobaczcie, i konsystencja jak pięknie typowo balsamiczna. Błyszczy. Kochani, teraz zaczynamy nasz makijaż. Paweł, zdradź. Chociaż ja wiem i chyba myślę, że większość dziewczyn też wie, o jakim podkładzie teraz będziemy mówić. Ten podkład jest jednym, słuchajcie, z najtrwalszych, jakie w ogóle możemy dostać na rynku, o ile nie najtrwalszym podkładem, prawda? Słuchajcie, jest to Double Wear, ten bierzemy podkład tutaj. O. Kultowy, który w salonie, no właśnie Anita, jak myślisz, ile mamy w salonie odcieni? Ja już widzę, że jest ich dużo, zobaczcie.
to nie wszystkie. Mamy ich 58 odcieni. 58. No, czyli jesteście w stanie tutaj dobrać odpowiedni kolor do odpowiedniego odcienia każdej tak naprawdę kobiety. Ja myślę, że zarówno jak cera azjatycka dobierze tutaj swój odcień, tak i również cera afroamerykańska również znajdzie dość. Paweł, a właśnie, skoro jesteśmy przy tym podkładzie, to jest podkład, który ma dosyć taką typową dla niego konsystencję, taką lekko, ja bym powiedziała, ciężką. Żeby on się utrzymał na naszej skórze przez całą noc, mimo tego, że już sam w sobie będzie się trzymał, czy ty masz jakąś technikę, jeśli chodzi o nakładanie tego podkładu? Tak, ja uwielbiam ten podkład nakładać za pomocą gąbeczki typu blender, takiego jajeczka. Zawsze pamiętajmy, aby była ona wilgotna. Na dłoń, na grzbiet dłoni nakładam sobie tego podkładu, a następnie gąbeczką na zasadzie takiego tapowania przenoszę na twarz. Świetnie. Efekt piorunujący, efekt drugiej skóry. Powiem więcej, na okres karnawału, Sylwestra jest to chyba najlepszy podkład. To jest najlepszy podkład, słuchajcie, który absolutnie Wam nie spłynie. Tutaj mogę się podeprzeć, słuchajcie, opinią mojej znajomej, która jest charakteryzatorką w telewizji i powiedziała, że wszystkie tancerki, które przychodzą do programów na żywo bądź tańczą w programach typowo muzycznych, zawsze na twarzy mają double wear'a, bo twierdzą, że jako jedyny podkład im nie spływa. Ale Paweł, nie oszukujmy się, to jest też jeden z ulubionych, generalnie ulubionych podkładów, jeżeli chodzi o makijażystów, wizażystów, czy to w sesjach zdjęciowych, czy na ślub, czyli słuchajcie, na imprezę, na Sylwestra, na zbliżający się karnawał, jeden z najlepszych podkładów, który możemy Wam dzisiaj polecić. Absolutnie się pod nim podpisuję, słuchajcie, podkład genialny, wygląda na twarzy tak, że przez 24 godziny, słuchajcie, czujecie się, jakbyście były dosłownie po przebudzeniu. Paweł, a co jeśli chodzi o oczy? Zobacz, cała feria barw, kolorów, to co tutaj mamy przygotowane, to są wszystkie palety dostępne tylko i wyłącznie w salonie Estée Lauder, ale również online. I tutaj mamy no, różne kolory, tak? Bo mamy przecudowny szafir, mamy przepiękne takie róże połączone troszeczkę z nutą takiego miedzianego, rudego złota. No i tutaj taka klasyka, powiedzmy, beżo-brązów z lekką nutą złota. No i jeszcze cudowna Violet, również miedziana kolekcja. Piękne. Absolutnie cudowne cienie, które rzeczywiście będą iskrzały i które będą wyglądały zniewalająco na pewno. Bo w tym makijażu sylwestrowym możemy sobie poszaleć, jeśli chodzi o oko, tak? Można szaleć. A co zrobić, żeby ten cień jednak na tej powiece się utrzymał? Trzeba nałożyć bazę. Konieczna jest baza, dlatego że w przypadku, kiedy już stosujemy tego typu kolory, to one rzeczywiście muszą mieć dobrą przyczepność, a tą dobrą przyczepnością będzie baza. Na przykład z linii oczywiście double wear. Wygląda jak korektor. Jak korektor. Trzeba ją lekko rozgrzać, wtedy się ona topi. Rozsmarowujemy na powiece bądź wklepujemy. No i oczywiście no weźmy jakiś taki spektakularny kolor. No weźmy, tak, obowiązkowo. Proszę. A, bo widzę, że ty go tak wklepujesz. Tak. Czyli rozumiem, że tak też powinnyśmy robić, jeżeli chodzi o powieka. Tego typu kolory najlepiej opuszkiem palca, nie pędzelkiem. Pędzelkiem można wyblendować załamanie, ramę, gdzieś tam kształt, ale na pewno nie nakładamy tego aż tak bardzo pędzlem. Czyli, drogie panie, baza, jeżeli nakładamy ciemne, ale myślę, że przy jasnym też warto o tym pamiętać, żeby nakładać palcem, wklepywać. No i wtedy możemy mieć większą pewność, że ten makijaż będzie nam się trzymał, makijaż oczu będzie nam się trzymał całą noc. Paweł, a teraz został nam jeszcze jeden akcent. Usta. Usta, no to zapraszam do pomady. Okej, jesteśmy już tutaj przy pomadkach. Paweł, powiedz, na co powinniśmy zwrócić uwagę, wybierając pomadkę właśnie na noc sylwestrową, na zabawę? No oczywiście, tak jak podkład ma być o przedłużonej trwałości, tak również i pomadka powinna być o przedłużonej trwałości. Także na pewno bardzo, bardzo trwała pomadka. Słuchajcie, mam taką pomadkę. Będzie to kolekcja... O, znam. Moja ulubiona. No właśnie. I teraz zaczynamy, słuchajcie, szaleć, żeby sylwestrowy makijaż wyglądał naprawdę zjawiskowo i przepięknie. No to możemy zacząć, słuchajcie, od klasyki. Czerwieni. Czerwieni. Piękna, ale wiesz co, Paweł, ja tu przed chwilą wypatrzyłam jeszcze jeden piękny kolor, ten. Proszę bardzo. Ta pomadka. Też czerwień. To jest czerwień, bardziej chłodna, natomiast jest to czerwień o wykończeniu metalicznym. No, zobaczcie dziewczyny, troszeczkę jak to różu może wygląda. Tam być w tej pomadce. To
to jest mój kolor, jeżeli chodzi o taką czerwień na ustach, chociaż ta też jest bardzo, bardzo ładna. To jest taka klasyczna czerwień. No dobrze, a powiedz mi, bardziej matowe czy bardziej błyszczące? To zależy od kondycji ust, bo jeżeli usta są suche, no to nie wybierajmy raczej matowych pomadek, no tak, bo będzie to źle wyglądało. Jeżeli usta są w kondycji, powiedziałbym, normalnej, no to jak najbardziej można szaleć, wybierać matowe pomadki. Matowa pomadka, jeżeli ktoś już się zdecyduje, powiedzmy, na makijaż smoki, to polecam numer 401. Pokażemy. Czyli tak, ciemniejsze oczy i jaśniejsza taka nudziakowa pomadka, też piękna. Tak, ona jest matowa, za chwilkę zastyga na ustach. Poza tym numerem, jeszcze jeden numer do makijażu smoki, 101. O, ten jeszcze bardziej mi się podoba. Och, Paweł. Piękne te kolory. Trafiam w gusta twoje. Tak, idealnie. No, ale zobaczcie, już nawet na tą pomadkę, ona już troszeczkę tak zastygła. Ona już matowieje. Ona już matowieje. Może być, to jest taki efekt właśnie tego, że skóra i tak pochłania te olejki, które mają te pomadki, bo nawet, że one są matujące, one mają olejki. Tak. Bo to już jest jednak wyższej klasy pomadka. No super, czyli tak, stawiamy na długotrwałą pomadkę. Tak jest. Pamiętamy o tym, że jeżeli mamy mocno przesuszone usta, to wtedy lepiej na takie konsystencje mocno nawilżające, odżywcze. Jeśli robimy ciemne oczy, to stawiamy na bardziej taką neutralną, nudziakową pomadkę. Zdecydowanie, absolutnie polecam. Jeszcze warto wspomnieć o łączeniu, tak? Czyli powiedzmy, jeżeli mamy mocną czarną kreskę na powiece, możesz zrobić usta przepiękne, czerwone, metaliczne, matowe, lakowe, jakie tylko sobie wymarzysz. Natomiast jeżeli już zrobimy makijaż taki mocny, smoky, tak jak pokazałem Ci na dłoni wcześniej, ten kobalt, tak, piękny szafir, to wtedy wybierzmy kolor bardzo neutralny, żeby to był, powiedzmy, róż. Tak? Róż postaci, powiedzmy, 101, tej 401 lub odrobina dosłownie 408, wiem, że lubisz ten kolor. Tak. Prawda? Ale odrobinka, można nawet pomieszać i palcem lekko rozprowadzić. Taki efekt ombre. Lekki efekt ombre uzyskać na ustach. To już bardzo będzie ciekawe. To wyglądało bardzo pięknie. Zobacz. No. No naprawdę wygląda to bardzo ciekawie. Paweł, ostatnia sprawa na dziś. Wybieramy się na noc sylwestrową. Co warto wrzucić do naszej kosmetyczki, torebki? Dziewczyny, macie dwie opcje. Albo zabieracie ze sobą podkład typu cushion, czyli ten nasz ulubiony, tak, Anita. Albo zabieracie ze sobą puder. Natomiast ten puder jest, to nie jest matujący puder, bo pamiętajcie, że rzeczywiście ten glow, ten blask jest absolutnie na pierwszym planie. To jest puder, który daje efekt takiego, takiego światła świecy, czyli przecudowny efekt satynowego wykończenia. Także jeden bądź drugi produkt, ja już podejrzewam, że wiem, który zabierzecie. Następnie koniecznie do poprawek pomadka, produkt w razie do ust, gdyby była potrzebna. Absolutnie, tak, w swoim kolorze, który wcześniej nakładałyście na usta. I jeszcze właśnie, jedna sprawa, o której dzisiaj nie powiedzieliśmy, fikser. Fikser do twarzy to jest absolutnie podstawa, który utrwali wam makijaż i sprawi, że będziecie mogły szaleć do białego rana. Kochani, teraz już znacie triki i porady Pawła, jeśli chodzi o sylwestrowy makijaż. Paweł, bardzo Ci dziękuję za te porady. Co, przyjemność po mojej stronie. Jeszcze, kochani, przypomnijmy na zakończenie, co jest ważne, czyli tak, pielęgnacja. Pielęgnacja, czyli mamy tak, doskonale przygotowana skóra za pomocą peelingu, następnie tonizowanie skóry, następnie maseczka, która cudownie rozluźni, i o tych maskach mówimy jako bankietówki. Tak. Rzeczywiście przygotowują tak skórę, że aktywne składniki w tych maskach są znacznie silniejsze od kremów. No, później następnie baza. Baza, i rozświetlająca bądź matująca. I podkład. Podkład, to jest fundament. Dobry podkład. Absolutnie, tak, fundamentem jest podkład. Słuchajcie, pamiętajcie, zainwestujcie w podkład, bo dobry podkład, to macie pewność, że cały makijaż będzie wyglądał przecudownie, tak jak na obrazie. Dobre płótno. Dokładnie, dokładnie, czyli długotrwały podkład. Fikser. Fikser, tak. Fikser, ponieważ, no wiecie, nie idziecie na dwie godziny, a idziecie szaleć, słuchajcie, do białego rana zazwyczaj, tak, to rzeczywiście ten makijaż musi dobrze wyglądać. Nie dość, że ten fikser utrwala makijaż, ale on jeszcze dodatkowo ma właściwości odświeżające. Czyli po wstrzyknięciu się jeszcze, powiedzmy, po 2-4 godzinach na imprezie, macie efekt tak, jakbyście ten makijaż zrobili dosłownie 15 minut wcześniej. No i to jest super sprawa. Dalej. To jest świetna inwestycja. Pomadka długotrwała. Pomadka o przedłużonej trwałości, ale oczywiście też jeżeli chodzi o kondycję skóry ust, tak? Ja jednak polecam te matowe na wieczór, bo rzeczywiście one wyglądają zjawiskowo, nie odbijają się na filiżance. Na kieliszku się też nie odbije, dlatego pamiętajcie o tym, żeby to
było w waszej kosmetyczce. I cienie plus baza. Cienie plus baza, dlaczego? Ponieważ cienie bez bazy będą się odkładały, będą się rolowały, będą się zbierały. W załamaniach, prawda? A pamiętajcie, po 2 godzinach szaleństwa na parkiecie, kiedy temperatura ciała się podnosi, no wszystko się zaczyna, powiedzmy, ważyć, tak? A macie pewność, że to się wam nie zważy. Paweł, ja myślę, że te twoje dzisiejsze rady będziemy mogły wykorzystać nie tylko w sylwestrowym makijażu, ale również w zbliżającym się karnawale, ale też przy różnych innych okazjach w ciągu roku. No, myślę, że tych okazji będzie bardzo wiele, a my za nitą jeszcze też planujemy różne fajne rzeczy. Także kochani, zapraszamy was do kolejnych odcinków. Trzymajcie się ciepło. Buziaki, pa! Buziaki. As everyone was standing, I thought.